zlikwidowane torowiska, ekspresowa linia tramwajowa, a może najstarszy tunel tramwajowy w Polsce. O tym, gdzie można je znaleźć i jakie jeszcze inne ciekawostki można odnaleźć na sieci warszawskich tramwajów, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku na kanale Tramwajowy. I szykujcie się, bo będzie ich dużo. Zapraszam do oglądania. Na placu Politechniki mamy, kto by się tego spodziewał, Politechnikę, przystanek tramwajowy wzdłuż ulicy Nowowiejskiej, ale również, czy widzieliście, że wzdłuż ulicy Śniadeckich, która przylega do placu Politechniki, również biegną tory tramwajowe, prowadzą one do placu Konstytucji. I przy okazji dodam, że mają one rozstaw szyn 1520 mm, czyli tak zwany szeroki tor. Temat budowy bezpośredniego połączenia między stacją kolejową Warszawa Śródmieście a metrem Centrum powraca niemalże co roku. Jednak czy widzieliście, że jeden z wariantów tego projektu zakładał budowę bezpośredniego połączenia aż na perony stacji metra Centrum? Jest to nietypowe, ponieważ większość wariantów w projekcie zakładało budowę przejścia tylko i wyłącznie do nowej, zadaszonej patelni, czyli tego, co właśnie widzimy w kadrze. I taka wersja przejścia podziemnego najprawdopodobniej ostatecznie powstanie, bo bezpośrednie połączenie z peronami metra Centrum to tylko rekomendacja autora i nie wiem, czy będzie traktowana na poważnie. Przystanek Centrum to obecnie dość zatłoczone miejsce z dwoma trasami tramwajowymi krzyżującymi się pod kątem prostym, bez możliwości skrętu w żadnym z kierunków. Jednak czy widzieliście, że przed 1967 rokiem nie było tu żadnego ronda, a tramwaje miały możliwość skrętu we wszystkich kierunkach? Jednak jest szansa, że w ramach przebudowy tunelu linii średnicowej i rozkopania Alei Jerozolimskich, po ich ponownym oddaniu do użytku, rondo Dmowskiego zniknie, na jego miejsce pojawi się skrzyżowanie, a tramwaje po 60 latach ponownie będą mogły jechać we wszystkich kierunkach. Kiedyś po ulicy Żelaznej jeździły tramwaje. Niestety za PRL-u linia biegnąca właśnie tą ulicą, którą widzicie przed kamerą, została zlikwidowana. I została po niej tylko ta pętla, plac Starinkiewicza, która używana jest okazjonalnie i w razie awaryjnych zamknięć. Zresztą to nie jedyny taki przypadek. Po II wojnie światowej tramwaje zniknęły m.in. z takich ulic jak Powązkowska, Książęca czy Czerniakowska. Jak widać na ujęciach, chyba dawno nic tędy nie jeździło. Ja jestem właśnie na peronie stacji Warszawa Ochota WKD pod placem Zawiszy. Ten wiadukt, który widzicie, to jest właśnie wiadukt ulicy Towarowej i pod nim znajdowało się przejście podziemne, którego niektóre elementy konstrukcyjne chyba widać do dzisiaj. To przejście podziemne prowadziło z peronów WKD na przystanki tramwajowe. Szkoda, że to przejście podziemne już nie istnieje, ale po prostu zmieniło się podejście do planowania skrzyżowań. Za PRL-u bardzo często i gęsto budowano przejścia podziemne i naziemne, a rezygnowano z tradycyjnej zebry na poziomie jezdni. Z tego powodu przejścia podziemne znajdowały się m.in. na placu Wileńskim. Potem zostały zlikwidowane i odbudowane dopiero w 2015 roku przy okazji budowy centralnego odcinka drugiej linii metra. Jedziemy właśnie do stacji kolejowej Warszawa Zachodnia, gdzie znajduje się nasza kolejna ciekawostka. Ale czy wiecie, że obecnie trwa przebudowa linii średnicowej w Warszawie? Między innymi przy stacji Warszawa Ochota jest budowany łącznik między torami podmiejskimi a dalekobieżnymi. Z tego powodu na podmiejskiej linii średnicowej działa tylko jeden tor, co znacząco obniża przepustowość linii.
Ponadto na Dworcu Zachodnim działa tylko jeden peron podmiejski, numer 2. To powoduje ogromny chaos na warszawskim węźle kolejowym. Znajdujemy się właśnie na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia, ogarniętej chaosem przebudowy, pod którą na poziomie minus 2 buduje się pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy. Obiekt o długości niemalże 2 km będzie miał 3 podziemne przystanki i jego pierwsza część, ta dojeżdżająca do przystanku pod peronem pierwszym WKD, ma być otwarta jeszcze przed 2030 rokiem, a dalsza część w 2035. Osobiście szczerze wątpię, żeby udało się dotrzymać tych terminów. Jednak, czy rzeczywiście jest to pierwszy tunel tramwajowy w Warszawie? Oczywiście najstarszy tunel tramwajowy w Warszawie to tunel trasy WZ, otwarty w latach 50. pod Starym Miastem. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Jednak czy wiecie, że tunel ten był wybudowany metodą odkrywkową? To znaczy tuż po wojnie, kiedy wszystko było zniszczone, rozkopano Stare Miasto, wybudowano tunel, zabetonowano go od góry, a następnie odbudowano kamienicę na powierzchni? I tak, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, to właśnie w ten sposób wybudowano tunel trasy WZ. Może się on zresztą poszczycić również tym, że w jego wnętrzu zorganizowano nawet wiec. Jestem właśnie na ulicy Kasprzaka, gdzie buduje się nowa linia tramwajowa dla Warszawy. Jednak czy wiecie, że przed 1990 rokiem tramwaje jeździły po ulicy Kasprzaka, konkretnie po części, która jest widoczna za wiaduktem ulicy Prymasa Tysiąclecia. Jednak z powodu budowy rzeczonego wiaduktu została ona zawieszona. Tak, zawieszona, a nie zlikwidowana, bo torowisko pozostawało ukryte pod trawnikiem aż do 2021 roku, kiedy to właśnie zaczęto odbudowę tej trasy. Co więcej, w latach 1948-1963 istniała trasa tramwajowa, która prowadziła wzdłuż ulicy Bema, obecnie trasa Prymasa Tysiąclecia, do pętli, która znajduje się mniej więcej tu, gdzie stoję, czyli w okolicach przecięcia Kasprzaka i Prymasa Tysiąclecia. Działanie krótkiej odnogi tramwajowej od ulicy Wolskiej zakończono właśnie w 1963 roku i zastąpiono tą trasą właśnie na ulicy Kasprzaka, która została następnie w 1990 roku zawieszona. Ech, skomplikowane historie. Jesteśmy właśnie przy przystanku Rogalińska, znajdującym się na nieczynnym odcinku trasy z powodu budowy tramwaju na Kasprzaka i to właśnie tu znajduje się wjazd do zajezdni Wola. Jednak czy wiedzieliście, że za każdym razem, kiedy tramwaj wjeżdża do zajezdni, musi przejechać przez taką małą myjnię, która pobieżnie oczyszcza go z nabranego podczas codziennej służby kurzu i brudu. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób ta myjnia działa podczas ujemnych temperatur. Może jest jakiś specjalny preparat wstrzykiwany? Jak również przy tym samym wjeździe do zajezdni Wola znajduje się chyba ostatnia w Warszawie zostawiona dla potomnych stara wiata tramwajowa, plastikowa, czerwona. Ja jeszcze pamiętam, jak były one w powszechnym użyciu. Dziś używa się już nowych, według mnie ładniejszych. Jednak dobrze, że taki jeden egzemplarz został zachowany właśnie przy zajezdni Wola. Dokładniej rzecz biorąc, jest to wiata typu Atpol, która zaczęła być montowana na ulicach Warszawy od 1991 roku. Z kolei na terenie zajezdni Wola znajduje się jeszcze jedna, prawdopodobnie ostatnia tego typu w Warszawie wiata, czyli wiata typu Stolica, która była instalowana na stołecznych ulicach w latach 60. XX wieku. Niedługo będzie się już ściemniać, zaraz będzie już dochodzić godzina trzecia, ale mimo to idziemy w kierunku naszego kolejnego celu, czyli dawnej pętli tramwajowej, dzisiaj już chyba nic z niej nie zostało, która znajduje się bardzo blisko zajezdni Woli, na ulicy Staszica. No i jesteśmy na ulicy Staszica. Może tego nie widać, ale do 1999 roku
właśnie po tej ulicy prowadziła pętla uliczna, którą tramwaje mogły zawracać, jadąc na przykład z ulicy Młynarskiej, właśnie po tej ulicy wyjeżdżały na ulicę Wolską. Niestety wygląda na to, że w dniu dzisiejszym nic już się z pętli nie ostało. Albo tory zostały zlikwidowane, albo przykryte asfaltem, ale musicie mi uwierzyć, do 99 roku tą ulicą mógł jeździć tramwaj. I choć wydawać by się mogło, że największa fala likwidacji warszawskich torowisk tramwajowych miała miejsce w latach 60. i 70., to jednak na początku XXI wieku poległy też takie pętle jak Odrowąża w 2003 roku. Była ona zlokalizowana kawałek przed skrętem w kierunku przystanku Budowlana oraz pętla Wierzbno, którą zlikwidowano w 2007 roku. I znajdowała się ona między obecnymi przystankami Malczewskiego i Królikarnia. Mam dla was jeszcze dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła jest taka, że to niestety koniec odcinka, a dobra, że nie do końca, ponieważ film, który początkowo planowałem jako jeden odcinek, wyszedł mi bardzo długi i zdecydowałem się podzielić go na dwie części. Tak więc już niedługo na moim kanale pojawi się druga część sekretów tramwajów warszawskich. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję jeszcze przed świętami.